Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiejszy filmik jest drugim z serii Uwolnij potencjał i spełniaj marzenia. Chciałabym im opowiedzieć, co zrobić, gdy już mamy wizję i wiemy, dokąd zmierzamy, ale skupię się tylko i wyłącznie na muzycznych aspektach. Zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zastanowienie się, jakimi umiejętnościami technicznymi dysponujemy. Które aspekty naszej techniki są w porządku, a które wymagają pracy. Weźmy kartkę, podzielmy ją na 4 części. Może ich też być więcej, w zależności, które aspekty chcecie uwzględnić. W jednej części piszemy lewa ręka, w drugiej prawa ręka, w trzeciej biegłość, w czwartej wibracja. Jeżeli masz inne grupy, to dopisz jeszcze inne. Możecie dodać tutaj także intonację. Jeżeli chcesz mieć bardziej precyzyjny ogląd, to do każdej części możesz zrobić jeszcze dodatkowy okrąg, w którym podzielisz na mniejsze podgrupy, czyli na przykład do prawej ręki staccato, sotto, detaché, lub do lewej intonacja, zmiany pozycji. Kolejno zamalowujemy taką część, która odpowiada naszym umiejętnościom na ten moment. Możemy to również napisać w procentach. Jeżeli zamalowaliście wszędzie pełne pola, to cudownie, lecz gdy gdzieś są braki, to kolejnym punktem jest zastanowienie się, w jaki sposób można to ulepszyć. Jeżeli się jeszcze uczycie, to na pewno pedagog pomoże Wam dobrać odpowiednie ćwiczenia. Jest ich też pełno w internecie. Możecie również napisać do mnie. Przykładowo, pole z wibracją jest mało zamalowane. Przemyśl w takim razie, co chciałbyś polepszyć. Dlaczego zaznaczyłeś akurat tyle? Kolejno dobierz odpowiednie ćwiczenia, które pomogą Ci ulepszyć dany aspekt i ćwicz je każdego dnia. Zrób z tego rutynę, którą będziesz wykonywał, nawet gdy danego dnia nie masz czasu poćwiczyć nic innego. Moja rutyna złożona z różnych ćwiczeń technicznych zajmuje mi około 30 minut każdego dnia i aktualizuję ją co kilka miesięcy, ponieważ po pewnym czasie niektóre rzeczy zostały już wyćwiczone, natomiast odkrywam też nowe aspekty, które wymagają pracy. Przykładowy dzień z moją rutyną możecie obejrzeć w tym filmiku. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Koniecznie dajcie znać, co myślicie w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Możecie mnie także odwiedzić na Instagramie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z graniem, to śmiało piszcie, bardzo chętnie odpowiem na wszystkie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.